Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Mafii. Być może ostatnim, nie jestem jeszcze pewien, jak to dokładnie będzie podzielone, ponieważ nie mam do końca wyczucia, ile mi zostało gry do końca, ale muszę w tej chwili siąść i skończyć Mafię, ponieważ czeka na mnie kolejna gierka, którą mogę już ograć, ale nic więcej nie mówię. Tak więc zostawcie lajka, jeżeli lubicie tę serię, ja wam tylko powiem, że jesteśmy trochę w czarnej dupie, ponieważ cóż, mamy Bruno do spłacenia, Derek nie żyje, jego przydupas też nie żyje, Falcone pewnie nie jest naszym największym fanem, jako że wisimy mu tonę hajsu, chociaż Eddie znalazł nam robotę zabicia Tomiego Angelo. Tak więc dużo potężnych rzeczy się ostatnio wydarzyło, zmierzamy do mocnego finału i za chwileczkę zobaczymy, o co będzie chodziło. Ja jestem pod ostatnim sklepem, jaki mam do okradzenia, żeby mieć już pieniądze dla Bruno, tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego wejdźmy sobie tutaj i wykończmy tego kolegę. No przykro mi, panie sprzedawco, to trzeci z bliźniaków sprzedawców broni, którego niestety muszę obrobić, bo po prostu potrzebuję pieniędzy. $700 powinno akurat idealnie wystarczyć. Chodźmy do Joe'ego w takim razie. Nie ma czasu do stracenia. Tutaj policja oczywiście już się zainteresowała tą sytuacją, ale może się nie zorientują, że to jest moja wina. Wyłączam radio, wybaczcie. Zdążą wejść do środka, ale nie znajdą winnego. A wiecie co? Wystarczy momentalnie po prostu schować broń. I to jest rozwiązanie tak wielu problemów, że ja sam jestem aż w szoku. No i co? Jedziemy. Swoją drogą dostałem ostatnio w komentarzach jakąś poradę, jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodem w tej grze. Coś mówiliście o hamowaniu? Ale przyznam się, kompletnie nie mam zielonego pojęcia, o co wam chodzi. Dlatego stwierdziłem, że po prostu zignoruję tę sprawę i będę dalej jeździł tak jak jeżdżę, jak to zresztą zwykle robię. Ja tutaj dokładnie wiem, ile powinienem hamować. Właściwie jestem perfekcyjnym mistrzem hamowania odpowiednich ilości i trąbienia w momencie, kiedy tak naprawdę chcę wysiąść z samochodu. Joey, dużo pieniędzy mam, zabiłem Dereka, miał 22 kafle na biurku, a resztę ukradłem i zarobiłem wcześniej, tak więc chyba mamy na spłatę. Ciekaw jestem, czy Joey'emu udało się zarobić jakieś potężniejsze ilości pieniędzy. Mam trochę taką nadzieję, ponieważ no... przydałoby się Falcona spłacić, żebyśmy nie zginęli za 3 dni. Joe wasn't home. First I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Oj, mam wrażenie, że Joey może być teraz w jeszcze ciemniejszej dupie niż my. 2 hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark and I was getting worried. I had to go look for him. No dobra. Plan jest prosty, tylko gdzie możemy poszukać Joe'ego? 6 godzin później. To już jest, myślę, taka ilość czasu, która jest raczej nietypowa. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Ja raz słyszałem już to w tej chwili 2 razy. Ekran się taki dziwnie zielony zrobił. Czy to po prostu jest brud i syf na jego klatce? Wieczorny, taki typowy. Światło zmienia się też w środku. Inna barwa i tak dalej. Nie, cała gra się zrobiła, kurwa, trochę zielona. Czy mi się wydaje? Czy to jest jakiś kolejny bug? Czy ja mogę w końcu wziąć moją ukochaną Beatkę? Mogę ją też naprawić, stać mnie trochę, potrzebuję paliwka. Dlatego jedziemy na stację benzynową, tym razem wydaje mi się, że uda mi się tam dojechać. Nie skończy mi się benzyna przed czasem. Tak, tak, kończy mi się paliwo. Aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj Mafia 2 może być podana jako przykład w jednym z filmów TV Gry, w którym mówią o drobnych ułatwieniach, które twórcy gry umieszczają, żeby gracz się lepiej bawił. Wiecie, o co chodzi? Niby się kończy paliwo, ale tak naprawdę do końca się nie kończy. $6 za paliwo. Całe 6 pieprzonych dolarów. Hey, Pally. What's going on? Full tank, please. Dobra, dobra. Nie muszę oglądać całej tej animacji. Ciekawy jestem, co gościu myśli o stanie mojego samochodu. Nie mam maski, wystaje mi przeogromny silnik. Właściwie połowa lakieru gdzieś zniknęła na ulicach i obiła się o inne samochody, bloki, lampę albo znaki. A ja sobie siedzę jakby nigdy nic i proszę o pełny bak. Tak więc... cóż no, ale obstawiam, że na stacjach benzynowych to różni klienci mogą przyjeżdżać, dlatego nie będę za bardzo tutaj się zastanawiał nad jego podejściem do mojej sprawy. Na szczęście mam teraz leciutką nadwyżkę tego hajsu. Wolę nie wydawać go bez większego sensu, dlatego też zatankuję, nie będę już Beatki tutaj naprawiał. Mamy lepsze rzeczy, na które będę pieniądze wydawał, tak więc jedźmy do Sokoła w takim razie. To jest chyba ten bar, gdzie z Falconem zawsze się spotykaliśmy, tak mi się wydaje. Nie pamiętam go z nazwy. Zobaczę go, wiecie, z wyglądu to skojarzę. O Boże! Widzicie, i to był błąd tego, że za mało zahamowałem, ponieważ, wiecie, starałem się iść za waszymi poradami, stwierdziłem, dobra, okej, może wam dam szansę, może coś wiecie o graniu w gry, ale cóż, ostatecznie wychodzi jednak na moje, że to ja jestem alfa gamerem i to ja podejmuję tutaj najlepsze decyzje. Mam wrażenie też, że Beatka jest za silnym samochodem na silnik tej gry. Silnik Beatki jest lepszy niż silnik Mafii 2 w wersji zremasterowanej.
bo po prostu jadę szybciej niż się tekstury potrafią wczytywać. Autentycznie, nawet prędkość żywopłotu mi tutaj nie pomoże. Tak więc zasuwajmy. O, do Sokoła, który no jest niedaleko, już jest. Tą drogą trochę do przodu i gotowe. I co zastaniemy na miejscu? Czy będzie tutaj Eddie, czy będzie tu Falcon, czy ktokolwiek będzie w stanie mi cokolwiek powiedzieć? To się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Dobra, wysiadaj, Vito. Pięknie zaparkowane. Raczej nikt takiego obitego auta nie będzie chciał tutaj kraść. Ja dalej mam moją różową koszulę, bardzo stylowo. Otwórz drzwi i zobaczmy, co się dzieje. No tutaj też jest cholernie mocno zielono. Dziwne. Ale nie będę się tym przejmował. Good, you're here. You hear what happened? What's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? Czy on nas sprawdza, czy on nie wie, że to nasze? Nasza wina. Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the Tongs. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. No, czyli Henry wziął wszystko na siebie. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? Not a thing, Eddie, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe's with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. No shit. You better not be shitting me, Vito. Głos narratora. Ale Vito, jednak go oszukiwał. Let's try Giuseppe next. Giuseppe, co? No dobra, okej, okay. Sytuacja nie jest aż taka zła, jak mogłoby się wydawać. Falcon teoretycznie nie wie o naszym udziale we wszystkich dealach narkotykowych z Chińczykami. Wygląda na to, że tylko się zorientował w kwestii Henry'ego, który w sumie był głównym prowodyrem całego tego deala. To on dokonał transakcji i to on wziął na siebie odpowiedzialność bycia jakby szefem tej całej transakcji. Tak więc faktycznie, być może jesteśmy, wiecie, czyści w oczach Eddie'ego i Falcona. Aczkolwiek, wiecie, z nimi to nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Cały czas trzymamy się razem, to my wprowadziliśmy tutaj Henry'ego, to my znaliśmy go wcześniej, więc jesteśmy oczywistymi pierwszymi podejrzanymi, których oni będą sprawdzać. Joey na dodatek zniknął. Na razie ani Eddie nie wie, gdzie możemy go nawet szukać. Być może Giuseppe coś nam... O Boże, znowu na pasach, czemu? Być może Giuseppe będzie nam w stanie coś powiedzieć. No ale to też niestety nie jest w żadnym stopniu pewnik, dlatego troszeczkę zaczyna mnie niepokoić ta sytuacja. Co się z Joey'im stało? Co on takiego odwala? W co on się wplątał i jak to się dla nas skończy? Zobaczmy. Giuseppe, tym razem nie przeszedłem po wytrychy. Jakby wystarczyło, że kupiłem jeden wytrych na początku gry i starczył mi do końca świata. Okej. Okay. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, a few guys came and took him away. To ci nie brzmi na szczegół, Vinci, który powinieneś podkreślić? They said Mr. Vinci wanted a word with him. Oh, yeah, Jesus Maria. No, lo so. Maybe to the bar, the Mona Lisa. Shit. Is there something wrong? Not sure. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Jezus Maria, jak przejebane! Przecież Vinci to był ten jedyny boss, który był w Empire Bay, który był najbardziej przeciwny narkotykom i był takim kamieniem węgielnym, który nam przeszkadzał we wszystkim, co robiliśmy. Henry nie żyje z winy Chińczyków, bo postanowili go wychujać. Aczkolwiek, jeżeli Vinci się dowie, że Joe i ja maczaliśmy w tym palce, mamy absolutnie przejebane. Falcon pewnie się wyprze i będzie miał to w dupie i tak naprawdę wyjdzie z tego cało, no bo też jest bossem mafii, tak więc czemu miałby się przejmować? Ale Vito i Joe, no to jesteśmy płotkami na tej całej... Na planszy zwanej tym miastem jesteśmy, kurwa, pionkami. Pionkami w Chińczyku i to takimi, które nigdy nie dojdą do końca planszy. Tak więc szczerze mówiąc, jeżeli Vinci się na nas uweźmie, to chyba jedyną opcją naszego przetrwania
będzie wątpię, że Falcon prędzej się nam wyprze, jeżeli się dowie, że wszystko to robiliśmy, jeszcze mu nie chcieliśmy powiedzieć, zrobiliśmy to w tajemnicy przed nim, kiedy wiecie, on tak naprawdę udawał, że nie, narkotyki nie w życiu, a po co to komu, a na co to komu, a tak naprawdę chciał tutaj być królem narkotyków, a my chcieliśmy mu tą posadę potencjalnie podjebać, to on się nas wyprze, będziemy w dupie, tak więc jedyną szansą jest osoba, która lubi nas i jednocześnie też ma chody u Vinciego, czyli Leo Galante, ale problem jest taki, że Leo wyjechał i zniknął. Tak więc czy uda nam się z nim skontaktować, poprosić go o pomoc? Zobaczymy. Restauracja Mona Lisa. Tutaj zapewne buja się Vinci. Spokojnie, kolego, przyszedłem porozmawiać. Nice to see you too. Don't move a muscle. Come on. Listen to the friendly bartender and stop fucking around, Vito. Now, first of all, I gotta ask you to slowly toss your guns on the floor. No funny business neither. The bartender's got the itchiest trigger finger in town, huh? I'm not. Widzę właśnie po tym jego palcu, że jest masakra. Dość kwadratowy, łatwo wcisnąć z buz. Looking for Joe Barbaro. I heard some of your guys picked him up. Eh, maybe. What are you trying to pull? Me and Joe didn't do nothing to you. Mr. Vinci doesn't seem to think so. He wanted a few things explained to him, so that's what Joe is doing. And since you've stopped by, why don't we go and join them? And what if I don't want to? These guns say you do. But don't worry, it's got a hell of a view. Jezus, jaki ten typ ma paskudne palce, widzieliście? Postarali się nad remasterze nad modelem Vito, ale tamten gość miał kurwa palce jak normalnie pocięte mango! O wow, gdzie my kurwa jesteśmy? Na budowie jakiegoś wieżowca. The assholes went to take a leak. Great. But can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vinci can't see what's going on right in front of his face. And he thinks I can explain it to him. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Welcome, Vito. Vinci naprawdę chyba musi być niepociumany, jak on nie wie, co się dzieje. A może to on jest królem narkotyków? Tak jak Salieri. Mr. Vinci, look, I don't know what the hell's going on here. Believe me, me and Joe ain't got nothing to do with it. That ain't what I wanna hear. A gówno mnie obchodzi to, co ty chcesz usłyszeć, to nie zmieni twojej sytuacji. That's too bad. Prawie jak kurwa rosyjska policja 20 lat temu, czy może 40, a może nawet teraz. Weźmy, znajdźmy jakiegoś kozła ofiarnego, wytłuczmy z niego przyznanie się do winy i pa, sprawa rozwiązana. We'll try to break the pipe. Come on, help me out. I can't do it by myself. Okay. Łamiemy rurę. Boże, co się stało Joey'emu z rękoma? Widzicie to, kurwa? Joey Long Arms się tak powinien nazywać. Jesus. Rozciągnęło typa. Dobra, uwolniliśmy się, ale teraz problem numer dwa. Jak pokonamy typa z bronią? Tym sznurem go udusić teraz, który mamy... Ouu, nieważne. Joey jest, kurwa, widzę, mistrzem rozplątywania się. Dobra, czy ja mam jakieś bronie? Nie, wszystko mi zabrali. Chujowa sprawa. Mam radę coś tutaj podnieść? Ty, no dobra, mamy jakiś rewolverino. Ale wydaje mi się, że tutaj to lepiej by było się troszeczkę, kurwa, poskradać. Mamy tutaj paru typów, których damy radę chyba zgarnąć, jeżeli tylko zejdziemy do nich od tyłu. Oni raczej się nie śpieszą. Zabij po cichu, cyk! Do widzenia! Poproszę twoją amunicję, broń, ale jaką mamy tutaj piękną, piękną panoramę, jeżeli chodzi o walkę akurat na tym budynku. Dobra, a rewolwer dalej będę miał wyciągnięty, ma chyba max ammo do niego, skradamy się do kolejnego. Panowie tutaj na szczęście, zgodnie z zasadami, są poustawiani dokładnie tak, żebym każdego dał radę trzasnąć pięścią w kark. I jak to wszyscy wiemy z filmów, totalnie go ogłuszyć, a potem zrzucić z budynku. Co prawda przechodnie tam na dole mogą się trochę zdziwić, jak zobaczą spadające na ziemię ciało, ale to nic, to nic. Tego ostatniego to mógłbym w sumie też na lajcie zastrzelić, ale zbytnią satysfakcję mam zrobienia, wiecie, Assassin's Creed Empire Bay. Uuu, kolego, ten to się ruszył w końcu. Jako pierwszy skończył sikać, przegrałeś grę w takim razie, frajerze. Hono, hono, już cię tutaj biorę. Zabij po cichu.
Nie było przycisku zabij po cichu, kurwa, widzieliście to? Nie wierzę, jeszcze kurwa raz! Dobra, w dupie to mam, kurwa, dawaj mnie ten rewolwer, w dupiu was mam, nie będę kurwa nikogo zabijał po cichu, bo po chuj! Dobra, tego zabiję po cichu, bo mnie jeszcze nie zdenerwował. Ty zasługujesz na spokojną śmierć. Ale to było jakby kurwa, dlaczego? Dlaczego nie mogę zabić gościa, który się porusza? Totalnie bez sensu. Widzieliście to, zakradłem się do niego, tak samo było z Henrym, kiedy poszedłem po Leo. Podszedłem od tyłu licząc na to, że będę miał kontrolkę, która pozwoli mi zabić go po cichu, ale w dupie to gra miała. I nie mogłem tego zrobić, dałem się złapać. W ogóle dzięki za info, że było parę różnych sposobów, w jaki można było to rozwiązać. I ja wybrałem ten najbardziej frajerski. Podszedłem, podrapałem Henry'ego po plecach i po prostu dałem mu się złapać. No ale cóż, no życie. Życie pisze różne scenariusze. Tamten dalej się bawi w sikanie. A nie wiem, co w ogóle w tym takiego interesującego. Kto sika? Dobra, chodź tu, kurwa. BUM, suko! Odstrzelony! I nie ma więcej denerwowania mnie. Pięknie się wygiąłeś, pięknie. Dobra, którędy w takim razie stąd spieprzamy, Joe? Powiedz mi, bo ja się nie znam. Obstawiam, że po schodach na dół. Dam radę tutaj zejść po schodach na dół? Jest zejście niżej po nich? Jest, dobra. No to wychodzimy z budynku. Zaraz tutaj więcej broni z nich poznajduję. O kurwa! Dobra, muszę uważać, ponieważ jak przed chwilą widzieliście, jeden szybki strzał od przeciwnika i ja mogę być martwy, dlatego lepiej po prostu do nich napierdalać i się nie ograniczać. Jeden pocisk, drugi pocisk, trzeci pocisk. Let me live, please! No, you shall not live, bitch! You will die. Prosto w rdzeń kręgowy, od razu. Ja wiem, że wam się wydaje, że ja po prostu strzelam im w plecy. Nie, nie, to jest nakierowany strzał w rdzeń kręgowy. Wiecie, na wypadek gdyby przeżył, żeby już nigdy nie mógł chodzić. Bo jeszcze wiecie. Żeby nawet nie mógł pójść się pierdolić. Uch! Snajperino, dokładnie. To jest sposób, mój sposób działania. Sporo więcej ich tutaj przyszło. BUM! Okej, okay, kolejny? Bo ja tutaj, wiecie, bierzemy numerki i trzymamy kolejkę, jeżeli chodzi o odstrzelenie was jednym celnym strzałem. BUM! Ała, ała, kurwa! Dobra, tutaj jakiś fagas przyszedł. Już nie, już nie! Dobra, ten dostał akurat w klatkę piersiową. Tego jeszcze semi sobie podniosę. Czy on będzie lepszy niż rewolwer? Nie jestem pewien. On nie ma chyba takich obrażeń, ale pewnie szybciej można z niego strzelać. Chociaż na ten rewolwer nie mogę narzekać tak naprawdę. On miał niezłe obrażenie i też całkiem szybko strzelał. Ale ten pistolet jest jakiś taki, wiecie, bardziej na czasie bym powiedział. Przeładuj, Vito, przeładuj. Tutaj mamy ostatniego kuta baniarza. Dostał w rękę i nie żyje. Fantastico. Słabą ochronę tutaj, panie Vinci, mi pan skombinował. Nikt nie ma nawet automatycznej broni, albo nawet shotguna. Aha, ja idę pierwszy, a ty mnie będziesz krył. Fajnie mnie, kurwa, pokryjesz zza pleców, jak dostanę strzała prosto w pysk. Jak tylko przejdę przez te drzwi. Dobra, trwa zapisywanie. To już jest jakiś punkt... Te! Strasznie szybko tutaj idzie zginąć. To trzeba na to uważać mega. Jeden dobry strzał od przeciwnika. Magnum! Ale Magnum to jednak jest największy pog tutaj. Największy goat. Dobra, gdzie oni będą? Jakiś tutaj znowu się na mnie czai. Tak! Aż go wrzuciło tam. Fantastycznie, podoba mi się odrzut, który ta broń generuje. Aż jego pukawka zleciała tutaj w pizdu na dół. Kolejny? Nie. Strasznie wysoko tutaj jesteśmy, muszę przyznać. To chyba jeden z cudów nowoczesnej architektury, ten budynek. O, ten za to ma shotguna. W końcu się doprosiłem. Ktoś tam pierdolnął mołotowem i mam wrażenie, że... Miało to być we mnie, ale mu nie do końca wyszło. Cyk! Dobrze, że was tam idealnie widzę. Gdzie jeszcze? Tam! Okej, okay. umierajcie powoli. Sprawnie i zabawnie. Jak ja to lubię mówić. No wychyl się, widzę cię tam przez ten ogień. Mam kurwa wzrok antyogniowy. Wuuu! W rękę! Dobra. Magnum tak potężny, że nawet strzał w rękę zabija. Jak ja mam ich tutaj w ogóle... Jak ja tam mam do nich pójść? Dam radę jakoś tędy ich obskoczyć? Tutaj spacja? Tak jest, dobrze. Nie, dobra, to był po prostu zaprogramowana, kurwa, ściana ognia, żebym musiał przejść bokiem. Okej, okay. Można i tak. Cyk, frajerze, kurwa, Magnum! 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 Jeszcze jeden Magnum tam wleci, kurwa, dawaj. Widzę twoją głowę, ale cię nie trafię stąd. Wychyl się! Dobra, oni tutaj mają już jakieś ciekawsze bronie. Mam tutaj strzelbę, mam Grisgana. Zajebiście. No to czemu nie skorzystać z Grisgana? Chociaż szczerze mówiąc, jak mam tych przeciwników na tyle daleko, to Magnum nadal jest chyba najbardziej optymalną opcją, mam wrażenie.
Koledzy. Wow! O, oczywiście, tylko jeżeli trafią, oczywiście. Ale gościu pięknie taką swoją półłysinę tam wystawił do postrzału. Tutaj jakieś Thompsony, widzę Tommy Gunny. Podnieśmy sobie to wszystko. Dobra, no to tego czy tego. Grease Gun jest zajebisty. On naprawdę, mam wrażenie, strzela jakimiś kurwa igłami. O nie! Kurwa, czemu ten shotgun tak dużo bije? Myślałem, że on jest bardziej na lewo niż na prawo. Gdzie mnie teraz zrespił? Dobra, nie muszę jakby wszystkiego powtarzać, to jest taki plus. Gdzie jest też mój magnum, którego jeszcze niedawno miałem? Ten miał magnuma? Ten ma chyba magnuma. Dobra, dawaj. Nie wkurwiajcie mnie, błagam. Dajcie się już tutaj tak po prostu zabić. Tak po prostu, kurwa, zabić. Ten też nie żyje. W podobnym stopniu go odrzuciło. Jestem ukontentowany. Tutaj chyba w drzwiach ktoś też się znajduje. Nie, to jeszcze nie to piętro. No dobra, to jeszcze raz. Failowanie to moje drugie imię, trzeba przyznać. Bum, suko! Dawaj mi tego shotguna, nie denerwuj mnie nawet. A no tak, przecież ja tutaj miałem przedtem takie idealne miejsce do wymordowania ich paru. Jeżeli tylko mi się tutaj poustawiają odpowiednio, nie pamiętam już jak to dokładnie było. Może to po prostu przejdę i będę do nich strzelał, kiedy będę po drugiej stronie. O, i teraz Joey jest na tyle miły, żeby im powiedzieć, że tędy damy radę przejść. Cyk w głowę! Oła, oj. Nie widzę niektórych tych przeciwników. No uspokój się, Joey, słuchaj! Taktyka to jest potrzebna, bo nas zaraz wymordują, kurwa. Pociski bolą, okej? Nie nauczyli cię tego na treningu? Gdzie on się, kurwa, chowa tutaj? Dobra, ja chcę tutaj, to. I jeden frajer jest, kurwa, tutaj, za tą deską. Cyk! Dobra, już nie ma. Muszę przeczekać ich serię, którą oni tutaj wypalają w moją stronę, bo to jest niestety niebezpieczne. Ten tutaj się zaraz powinien chyba wychylić i już się nigdy nie wychyli znikąd. Dobra. Wychył anulowany. Cyk! Tak, zdecydowanie Magnum jest tutaj chyba dobrym pomysłem, mam wrażenie. Ten już chyba powinien nie żyć, ten zdecydowanie, ten w nogę. Tamten jest jakąś, kurwa, niewidzialną ścianą chroniony chyba. Dobra, przeładowanko. I wracamy do snajpienia przeciwników. Wychyl. Czekam na ciebie. Czekam na ciebie, u ciebie w domu, na ciebie czekam. Chuj, nie wyjdzie. Nawet moje szeptanie mu do uszka nic nie da. Dobra, kurwa, chowanko. Nie wkurwiaj mnie, hopie. Nie mogę niestety na ślepo strzelać, a szkoda, bo bym trochę na ślepo sobie chętnie postrzelał. Dobra, ty, bo te typiarze tutaj chyba próbują nam normalnie jakąś wjazd na chatę zrobić. Nie możemy na to pozwolić. Nie podniosłem strzelby, zaraz muszę się w nią wyposażyć, przyda mi się tutaj. No już, nieskończony, kurwa, magazynek, dobrze. Dziękuję, że tak ładnie mi się tutaj wystawiłeś. Dobra, żeby mnie ten ostatni nie rozjebał, bo będę naprawdę zły. Gdzie ty tam, kurwa, krążysz? O, już, dobrze, fantastycznie. Dużo przeciwników, jakby tak samo łatwo jest ich zabić, jak jest zginąć z ich ręki, jeżeli mają jakąś potężniejszą broń. Dlatego trzeba uważać. A tutaj, żeby nie było, nie narzekam na to, że o kurwa, czemu ja tak dużo umieram, ta gra jest za trudna, źle zrobiona, chciałbym ich rozpierdalać na strzała, tylko frustrujące sytuacje mnie po prostu napotykają, no i wiecie, reakcja organizmu to jest. Pod czwórką są karabiny. Dobra, bierzemy tego. Tutaj już chyba żadnej amunicji nie ma dodatkowej. Lecimy dalej i niżej. Uuu, granaty! Hono. Cyk. Dobra, dalsze schody mi są potrzebne. To tutaj. Jest git. Muszę na każdym piętrze się czaić tak naprawdę na potencjalną obecność przeciwnika. Tutaj niżej schodami już nie zejdę. Czy tutaj jakieś chuje będą? Pewnie tak. O kurwa, i to jak dużo. Boże jedyny. Okej. Koledzy, macie granat! Jebnie to kogoś? Nie wiem w sumie. Ała! Schowaj się, Vito, błagam. Dobra, no paru to załatwiło. O nie! Ty, przerzuciłem przez szybę! Turbo Poggers! Dobra, odzyskajmy trochę życia. Mamy niesamowitą zdolność regeneracji. Tam coś wrzuciłem. No i wracamy w takim razie do naszego snajperskiego magnuma. Tam widzę jednego chuja. Umieraj! Okej. Już całkiem tutaj przetrzebiłem ich szeregi, muszę przyznać. Cyk! Ohoho! Ostatnia rzecz, jaką zobaczył, to pędząca w jego stronę kula. To mi się podoba. Bardzo gangstersko bym powiedział. Ty kurwa, hopie! Umie... O Boże. Ja pierdolę, ale byłem bliski śmierci, tu się muszę teraz schować. Dobra, jest okej, nic się nie dzieje. Tam jest typ na dole czy u góry, nie jestem pewien. Schowajmy się za tym betonem i... wyłapmy ich już do końca, nie będzie to chyba zbyt skomplikowane. Szczególnie jak oni tak się będą wystawiać. Dobra, koledzy. Gdzie jest twój kumpel? Tam się gdzieś chowa, ale nie jestem pewien, czy na schodach, czy u góry, czy na dole. Tam też jest jeszcze jeden. Ale dobra, musimy tam zejść, no. Nie obędzie się bez zejścia na dół. Magnum najlepsza gra. Najlepsza broń w tej gierce. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do tego.
Gdzie się chowacie? Błagam. Wyjdźcie, żebym mógł was zastrzelić. Teraz już chyba się trochę aktywowali, mam wrażenie. U góry są gnoje. No chodź. Zniszczalne otoczenie? A to coś nowego. Proszę, pomiędzy rusztowaniem strzelam. Tylko profesjonaliści tak potrafią. Dobrze. Fantastico. To teraz wyjdźmy z budynku z Joey'em. Tutaj Tommy Ganik jakiś, Thompson. No dobra, idziemy. A mamy jakiś getaway car? Mamy jak stąd uciec w ogóle? Jak Vito, dalej żyć? Co się odpierdala? Czemu te dialogi się ciągle powtarzają? Chodź tu, kobieto. Oddawaj mi nasz samochód. Tak, nie twój samochód, tylko nasz samochód. To już jest nasz samochód. Joey, proszę, nie blokuj się. Nie ma niestety tutaj naszej Bernadetty, tak więc musimy sobie dać radę z tym czerwonym gównem i wyłączam radio od razu. Wiecie, to nie tak, że te prawa autorskie, ja po prostu nie lubię tej muzyki. Czy wy widzicie, co się odpierdala z tymi dialogami, mówią cały czas kurwa to samo? Ja mam schizofrenię? Ja pierdolę, jak ta gra jest zbugowana, nie wierzę w to. Zwariuję zaraz, ciągle robią to, ciągle mówią to samo. Proszę, daleko tam mam. Nie wytrzymam tak wiele dłużej. O, wow, chyba się uspokoili. Dzięki Bogu. Powtarzali cały czas po 2-3 razy te same teksty, nachodzili na siebie. Ten kurwa kaszlał ciągle, ten o krwawieniu. Przed wejściem do auta też powtarzali 17 razy to samo. O nie, to auto nie jest tak zwrotne. Ja pierdolę, jak ja teraz zginę jadąc autem, się zdenerwuję. No bo wiecie, mi się po prostu kurwa nie chce tutaj bawić z jakimiś niskimi prędkościami, hamowaniem, dupowaniem. Ja lubię żyć na pełnym gazie. 700 koni pod maską. Nie nazywaj mnie nigdy durną laską. To jest dobry tekstik na wypadek, gdyby jakaś kobieta była niezwykłym fanem motoryzacji, a każdy myślał sobie, psie, kobieta, co ona może wiedzieć o samochodach? Taki wiecie, grzeczny rap. Dobra, policja tutaj, no chyba nie dam rady przekroczyć jadąc pod górę prędkości tym samochodem, bo ta prędkość to 40, więc niewiele się różni od tej maksymalnej. Tam trzy identyczne auta stoją obok siebie, co to kurwa, komis? Do przodu. El Greco musi nas połatać. A co jeżeli El Greco jest wierniejszy na przykład Vinciemu niż nam? Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie tutaj mocna strzelanina była, zabiłem całą masę ludzi Vinciego. Tamci, czy ta brama się w ogóle, tak się zastanawiam, otworzy jak podjadę? Nie, muszę ją po prostu rozjebać. Nie dam rady chyba. Znaczy, za mało mam prędkość, żeby ją rozjebać. Ale tak, kiedyś zastanawiałem się tak ostatnio, czy kurwa te bramy się jakoś otworzą, czy po prostu ja mam je niszczyć. Takie trochę nieimersyjne, jeżeli mam je rozpierdalać wszystkie, no ale chyba jednak. Take it to Bruno. All right. At least that'll be out of the way. Good evening, gentlemen. Ostatnio łatał Henry'ego, kiedy przyjechaliśmy po załatwieniu tym grubasa. What's happening today? One of your guys is already here. What? Kto? His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him? Somebody messed him up pretty good. I don't think he's ever going to walk again. What? Nie mam pojęcia, o kogo chodzi. This surprises you. All the blood, all the death. This is the lifestyle you choose. One day your luck is bound to run out. The next time, it could be you. And off with the sermon, Doc. You have time to treat Joe? Yes, but you'll have to wait a minute while I fix Antonio up. That's okay, Doc. All right, come in. Make sure you settle things with Bruno, okay? And Vito, thanks. Sure thing, feel better. Kurde, no uratowaliśmy Joe'emu życie. No ale wiecie, to tak już jest po prostu. Przyjaciołom nie mówi się o takich rzeczach, jak nie mówi się przyjaciołom, dziękuję ci, o jak doceniam, bo to jest po prostu, wiecie, automatyczne założenie. Ludzie kurwa, ludzie Vinciego porwali Joe'ego, to my tam kurwa jedziemy i go wyciągamy, nie ma w ogóle żadnej dyskusji w tym temacie. Okej, dobra, 27, mamy teraz 82 tysiące przy sobie. Joey też ewidentnie dał nam tą część kwoty, która miała być chyba z jego strony do... Super! Do spłaty, tak więc mamy teraz full kwotę, żeby spłacić Bruno. I nawet mamy chyba więcej, czy mi się wydaje. Czy ja powinienem mieć aż tyle hajsu? Nie jestem pewien.
82 tysiące, bo tutaj teraz jak tak patrzę na te glitche i bugi, które mają miejsce, niektóre rzeczy dzieją się podwójnie, więc jeżeli w wyniku takiego glitcha gra mi właśnie podarowała 80, znaczy dodatkowe 27,5 tysiąca za nic, to kurwa, zupgrade'ujemy wszystkie samochody w tym mieście. Nie, może i nie, tak z 20 samochodów byśmy dali radę zupgrade'ować, ale to nieważne. Na pewno będziemy stać na naprawę mojej tej... Bionikla. Kurwa, kończą mi się imiona. Nie wiem już, jak wymieniać. Jakie są imiona damskie na B? Bernadetka. O, dobrze, w końcu bez maski denerwowałem już. Bernadetka, Beata, Basia. O, Basia! Ja nazywałem to auto Basią jeszcze? Nie, chyba nie. Basia. Brunhilda! Nie, tamto auto jest takie zbyt smukłe jak na bycie Brunhildą, wiecie o co chodzi. My jedziemy w ogóle w okolice doków, ale tak, tak, faktycznie, Bruno był w okolicach doków. Tutaj chyba policja jedzie? Nie, to na autostradzie pas wyżej. Ulicę wyżej w sumie, to Bailando. To auto nie wyciąga jakiejś kosmicznej prędkości. Nie jest to to samo co moja Basiunia. Ale trudno. Dowiezie mnie na miejsce i to jest teraz najważniejsze. Bylebym tylko zjechał w odpowiedniej, na odpowiednim zjeździe. I bylebym się nie wjebał w żadne inne auto, błagam. Jak teraz zginę, to będę kurwa zły. Taki kawałek jeszcze raz do jechania. Dobra, cyku, myku. Tutaj zaraz wiem, że jesteśmy obok doków, to tylko jedziemy. Pierdolisz, naprawdę? Dobra, a jak dojadę na miejsce, to będę miał dalej ten problem, czy po prostu... A ta policja już zniknie, oni zdążą mnie zgubić, zanim ja dojadę na to miejsce. Mniej więcej. Dobra, tutaj gdzieś jest ten Bruno. Okej, wysiadamy, nieważne. Super tutaj jest motyw tych pościgów. Wystarczy, że wiecie, jakiś typo tutaj zacznie mnie ścigać za przekraczanie prędkości, to wystarczy, że się nie zatrzymam i mam prędkość tak wysoką, że oni jadąc potencjalnie prędkością legalną nigdy mnie nie dogonią. Profit. Tak już nie raz tutaj było. I need to see Bruno. Got the money? Yeah. Come on in then. You're lucky. We were just about to leave. A co to już mamy ostatni dzień na spłatę? Ten piąteczek? Piątunio? Good evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some... complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. Ty no, a gdybyśmy wszyscy poumierali, to co, też byś taki uśmiechnięty był? Żydzie? Nie miałby cię kto spłacić. You got your money, right? Pewnie by rodzinę męczyli. Right, right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attacked them, so they're going after Vinci. That's not good. Not good. Would that have anything to do with the reason you borrowed this money? To wygląda jak mini wersja tego Bruna. Thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Vito who? Vito Scaletta. Scaletta. I knew a Scaletta once. But I must say, you're much better at paying back your debts. Bruna też zajebiemy? His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. Your father. Like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I? Just like I didn't make you. No, niestety, ale Bruno ma tutaj rację. You know where to find me. Niestety, Bruno ma tutaj rację. Sure. On nie wymuszał od niego pieniędzy w jakiś niesamowity sposób. On nie kazał mu nagle płacić za ochronę. Ten pożyczył pieniądze, a ten od razu ustalił zasady spłaty i po prostu naszemu ojczulkowi się nie udało tego spłacić. Ale ostatecznie i tak zabił go kurwa Derek. Rozdział 15, moi drodzy, czyli finalny. Per aspera ad astra. Ad astra to wiem, że jest taki film o kosmosie z Bradem Pittem. Podobno nudny jak chuj, ale mam ochotę go obejrzeć. Things were bad. And they were only gonna get worse. The truth was gonna come out sooner or later. And then we were gonna have Falcone after us along with the Chinese and Vinci. Zdjęcia rodzinne przegląda. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could,
but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Dalej mieszkamy w tym paskudnym mieszkaniu po Martim. Przodownik pracy osiągnięcie odblokowano. No dobra! Co nas czeka w takim razie? Zobaczmy. Yeah, hello. Kto dzwoni? Yeah, it's Eddie. Listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once I don't. Carlo wants to see you over at the planetarium. Okay. Did he say what it was about? Nope. Better head over there now, though. Don't want to keep the man waiting. Yeah, see you, Vito. Okay. Poczekaj, spotka się z Carlo w obserwatorium Hillwood. No kurwa, mam 27 tysięcy darmowe, haha. Wiedziałem, że coś się tam zbagowało. Jeszcze raz mi ten hajs dało. Nie wiem, czy ja chcę cokolwiek kurwa przekąszać z tego. Nawet nie mam jedzenia, mam tylko Swift Cola i piwo. Kurwa, nawet nie mam kanapki. To jest jeszcze większy syf niż w tym mieszkaniu, który mi Joey wtedy ogarnął. Zanim chyba do więzienia poszedłem? Nie jestem pewien. Czy to nie, to było po więzieniu. Potem to mieszkanie zamieniłem na willę, a potem... Ach. Dobra, nieważne, proszę państwa, nie bierzemy zestawu Renegade, bierzemy skórzaną kurtkę i koszulę, weźmiemy tylko... Ty, wait a minute, a gdzie moja czerwona? Nie mam, musiałbym kupić jeszcze raz, straciłem wszystko. Bierzemy klasyczny strój Vito, będziemy tutaj zajmowali się klasycznymi rzeczami w klasycznym stroju. Idealne na finał. Mr. Scaletta, can you get in, please? Okej, okay. Nawet nie miałem okazji wziąć Basiuni na przejażdżkę. Leo, dzień dobry. O kurwa. Now. Dobra, nie podoba mi się troszeczkę ten ton. Znaczy, jest naszym przyjacielem, ale... This is our friend, Mr. Chu. O nie, tylko nie Chińczycy. So what is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown, that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. That's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. Gdzie on się patrzy? But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Ja jebie, jaka masakra. Remember, kid, this is your last chance. To jest w ogóle kompletnie inna bajka niż to, co się działo w jedynce. Tutaj autentycznie wojna, czyli jednak Henryk był kurwa kretem. Co za gnój. Ja wiedziałem, że coś jest z nim nie tak. Ja troszeczkę nie zgadzałem się z tym. O, jak daleko to obserwatorium, więc muszę jakieś fajne autko podjebać, bo będę tam rok jechał. Od samego początku coś mi nie pasowało w ogóle w postaci tego Henry'ego. Wszystko, za co się z nim zabieraliśmy, odnosiło kurwa jakąś spektakularną porażkę, naprawdę. Przytrzymaj, aby otworzyć zamek, a ci koledzy, do których należy ten samochód, będą jakoś mieli mi to za złe, bo mam wrażenie, że jest taka opcja. O, kurwa. Ej, zepsułem. No nie! Dobra, za szybko to próbuję robić, kiedy tak naprawdę nikt mnie nie ściga. No dobra, mam wrażenie, że będę potrzebował broni, więc szczerze mówiąc to uno momento. Chciałbym sobie wysiąść. Ja wiem, że... No nie, mam te trzy broni... O Boże, kurwa! Jezus Maria, dobra, wysiadajcie z tego samochodu, żeby mnie zaaresztować, to ja sobie potem po prostu odjadę. Ten leci mnie aresztować, ale w tym celu właśnie wyjdzie z auta. No to ja spierdalam, elo.
a strzelać nie będzie, bo to nie jest poziom poszukiwania, w którym będą do mnie strzelać bez ostrzeżenia. Zajebiście. Dobra, won z tym radiem. Jedziemy w takim razie tam, gdzie mamy jechać. Aj, shit! Dobra, udało się. Nie jest to najszybsze auto na świecie, ale nie mam teraz czasu zahaczać o mój garaż. Chyba, że będę jechał obok. Nie za bardzo. Więc kij z tym. Lecimy do obserwatorium w takim razie. Sami wszystko dobrze ludzie słyszeliście. Każdy chce nas zabić. Joe'ego pewnie tak samo. Jedynym sposobem na uratowanie mnie to jest zajebać Falcona. No i niewątpliwie właśnie się tego spróbujemy podjąć. Mam wrażenie, że z moim magnumem w łapie nie będzie to jakoś specjalnie skomplikowane. Będzie to niestety solo akcja. Nie jestem pewien, jak w tym wszystkim będzie wyglądała sytuacja Joe'ego, ponieważ no, jesteśmy w dupie i to takiej straszliwej. Wszyscy Chińczycy chcą nas załatwić. Wszyscy ludzie Falcona chcą nas załatwić, bo on już na pewno wie. Wszyscy ludzie Vinci'ego chcą nas załatwić, bo wszyscy to kurwa wiedzą. A my jesteśmy w środku tego wszystkiego i to była kurwa nasza wina. Wpuściliśmy federalnego w szeregi rodziny mafijnej, ale najbardziej to w ogóle zjebał Calzone, który go przyjął do rodziny dawno temu. I on sobie z nim działał, jakby nigdy nic. A my po prostu daliśmy się tu wychujać. Aczkolwiek to tylko pokazuje, że to przez Henry'ego zgarnęli nas za te kartki, bo on kurwa to wszystko ukartował. Tak więc dlatego poszliśmy do więzienia. Miałem rację. Nie było to przypadkowe. Tak więc oboje jesteśmy na celowniku absolutnie wszystkich, a Vito tutaj dostaje taką możliwość tylko i wyłącznie dlatego, że on i Leo są przyjaciółmi z czasów więzienia. Niestety Joey jego przyjacielem nie jest i czy wystarczy moja prośba, moja jako Vito, żeby Joey też tutaj miał odpuszczone swoje grzechy i winy? Czy może jednak Chińczycy i Vinci będą mieli ochotę jednak kogoś do odpowiedzialności za to wszystko pociągnąć? A Leo skombinował nam tylko okazję, dzięki której pociągnął tylko jednego, jeżeli tak długo jak my wykonamy to zadanie. Jak ja jadę? Jak ja kurwa jadę? A, odbijam się na boki. Już jesteśmy chyba niedaleko, tak. Tutaj to jeszcze chyba się nigdy nie zapuściłem, mam wrażenie. Ekscytujące. Odcineczek będzie długaśny, proszę państwa, będzie to jebacz. A jak już mówiłem, nie byłem od początku pewien, jak długi będzie ten odcinek. Ile tutaj tak naprawdę będzie jeszcze tego kontentu w Mafii 2. Nie jest to aż tak krótka, jak mi się wydawało gra, że będzie. Troszeczkę więcej czasu tutaj zeszło na tą serię, dlatego tak zacznie się to nakładać na kolejną grę, w którą będziemy na kanale grali, ale tam trudno, trudno. Niedługo będzie tyle kurwa premier, że będą po 3 odcinki dziennie leciały, każdy z innej gry i nie będzie się dało już nic z tym zrobić tak naprawdę, bo taki będzie już klimat. Chociaż nie, jak teraz o tym myślę, chyba byłem pod obserwatorium, mam wrażenie, zakopywać to ciało z Edim. O Bożu, Bożu, no dobra moja brązowa kurtko, daj mi siłę, aby pokonać moich wrogów i przeciwników. Dobrze idę? Dobrze, tylko jakoś od boku tam muszę wejść. Mogłem autem podjechać, mogłem autem. Carlo Falcon się chce z nami tutaj spotkać. Nie jestem pewien, czy my od razu wejdziemy, wiecie, guns blazing. Czy może najpierw z nim porozmawiamy, a dopiero hey, potem się strzelanie hey, rozwiąże. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Boom, boom! I wchodzimy. Here you go. O kurwa! James Bond! No, tego to się nie spodziewałem, ale zajebiście. Sobie i tak przyszliśmy tutaj zabić Falcona, więc równie dobrze mogę zacząć od mordowania jego ludzi. Żadnej różnicy mi to nie zrobi. O kurwa, syn, dobra, zaczyna się. A, oni widzę, od razu się zorientowali, co ja tutaj odpierdalam. No dobra, no to kurwa Magnum! 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 Dobra, przeładujmy w takim razie naszego Magnum Magnum. Dajcie... O kurwa! Te! Assassin's Creed! Nie wyobrażasz sobie za dużo? Muszę trochę życia odzyskać. Ty, kurwa! O, ten ma shotguna. On jest niebezpieczny absolutnie z każdej odległości, mam wrażenie. Dobra, do mojej snajperki magnumowej zaraz amunicja mi się wykończy, więc muszę uważać, zacząć strzelać z czegoś innego. A my jeszcze mamy jednego fagasa, ale tego to dam radę tak... No nie, nie z tej strony. Nawet jeszcze lepiej by było trochę podejść! Albo i nie. Dawaj, wychyl się po raz ostatni. Woo! Dwa strzały z magnuma i nie ma żadnego szuma. Magnumu bez szumu! Dobra, pierdolę jakieś głupoty, nieważne. Czemu mi się zawsze tak na rymowanki zbiera? Czemu mi tak zawsze kurwa zależy na tym, że chcę coś fajnego powiedzieć, to lepiej, żeby się kurwa rymowało. Nie mam granatów niestety żadnych, a szkoda. Dobra, koledzy, idę wam pierdolić. Po prostu nie będę się zatrzymywał i będę do nich strzelał. To brzmi jak najlepsza taktyka. Tu jeszcze jeden gdzie się chowa. Cyk, cyk, cyk! Kurwa, ja mam tutaj taką przewagę, że wy się pewnie z oczu patrzycie, a ja zza pleców! Big fucking brain! Nie macie ze mną kurwa szans! Fagasy? Pajace? Kim jestem? Carlo Falcon? Kim jest ten pajac?
Wiecie, że powiedzieć o kimś, kim jest ten pajac, to jest najwyższa forma obelgi, bo nie dość, że sugerujecie, że ktoś jest pajacem, to jeszcze jest na tyle chujowym pajacem, że nawet nie wiecie, kim jest. To jest dopiero inteligentne podejście do kwestii obel. No, Grisgan jest absolutnie dojebany. Zmieniam sobie tylko ramię, z nad którego celuję i jestem chodzącą maszyną do zabijania. Kroczącym, kurwa, Terminatorem. Ten jeszcze żyje? Chyba żyje. Już niedługo. Wychyl się. BUM! Okej. Okay. Mam jeszcze jakiś dwóch, chyba zaraz spotkam. Ja bym przeładował. To może być dobry pomysł. Tutaj czuję, że... No właśnie, gdzieś tam z góry zaczynają. Grana! Moje ciało, nie! Kurwa, jak ja miałem tego uniknąć w jakikolwiek rozsądny i specjalny, sensowny sposób? Gdzie mnie wczyta? Pierdolisz, że od początku. O Jezus Maria, tutaj kurwa taką snajperską robotę odjebałem. Nie wierzę, kurwa, ale się czuję oszukany przez tę grę komputerową. O Boże, dobra, skaczcie sobie, kurwa, przez te murki. Ja tutaj taki piękny, kurwa, przemarsz śmierci zrobiłem. Jesus. Cyk. Dobra, ten nie żyje, tam się jeszcze jeden za jakimś innym kwiatkiem schował. Ty, no jak oni tak mają do mnie granatami napierdalać, to jak ja mam się przed tym niby bronić po ludzku? Trochę nie miałem jak. Nie przeżyłbym o wybuchu granatu na blisko. Kurwa, czemu ja myślałem, że będę mógł zaraz strzelić do niego jeszcze raz? Dobra, daj mi, kurwa, pistolet zwykły. Nie będę nawet Magnoma na niego marnował. Pyk. Taki bez polotu jest ten wystrzał z tego pistoleciku. Taki, kurwa, spust anorektyka. Cyk. Okej, okay, jeszcze żyje. No jak już mówiłem, spust anorektyka. Tak ze 3-4 strzały są z tego pistoleciku potrzebne. Dobra, strzelba, nie strzelba, kurwa, granaty jakieś by mi się przydały, żeby kontratakować tamtych typów. Nie jest to aż takie proste ostatecznie, niestety. Jak oni mi tu mają, kurwa, granatami rzucać. Dobra, idziemy znowu, krocząca maszyna śmierci, to ja. Niech oni tylko tutaj podejdą do mnie. Okej, okay, okej. Okay. Po chuj mi covery w tej grze. Cover system? Po co? A na co to komu? O, tak mało pocisków z tego jest potrzebne, żeby kogoś zabić. Uwielbiam tę broń. Jest niesamowita. Jak tylko oni się super specjalnie nie chowają. Mają do tego wybitne umiejętności, mam wrażenie. Ale... O Jezus, to AI. Kto to, kurwa, projektował? Tam jeszcze jeden się zaraz gdzieś będzie chował. Nie, nie, już przedtem mi pokazywało to w taki sposób, tam nikogo sensownego nie ma tak naprawdę. Dobra, no to jeszcze raz. Ten mi, kurwa, granatem przedtem rzucił frajer, pizda jedna. Wychyl się. Widzę cię tam za tym rogiem, na minimapie. Wychyli się, czy się, kurwa, nie wychyli? Macha chyba tylko nogą. Ty, gościu, mnie rozproszy chce, tak jak snajperzy czasem wyjmują, wiecie. Dobra, to ja się przesunę tutaj. Czy to cię bardziej zachęci do wyjścia? Tam jeszcze jeden w ogóle gdzieś u góry jest? Czy może tam się chowa? Ty, kurwa, no nie wiem. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Nie wiem, czy tam granat teraz nie poleci, więc wolę się, szczerze mówiąc, od razu schować. Gdzieś tam rozbiło szybę. Gdzieś tam jest też przeciwnik, który poprzednio mnie rozpierdolił, a naprawdę nie chciałbym, żeby się to znowu stało. Kurwa, gdzie? Tam? O, tam! A to skurwiel na dachu! Dobra, mam wrażenie, że on bardzo chce wpaść do środka. Odmawiał wręcz umrzeć, póki nie wpadnie do środka. Dobra, jeszcze mnie chyba zdążył postrzelić lecąc. Okej, okay. Na razie w miarę żyję. Życie mi wróciło na całkiem wysoki poziom. Ten tutaj nagle mi się pojawił, wyjechał. Zaraz będę musiał broń zmienić, bo mi się do tego amunicja skończy. Wiecie, co ja bym chciał? Zapis gry. O kurwa, granada. Ja nawet nie mam ludzkiej ilości czasu, żeby, kurwa, jakby zareagować. Bo oni tutaj chyba zaraz mi wbiegną. Takie mam wrażenie, że się zaraz tu pojawią. Tak jest. Okej. Okay. Jeden. Drugi wyjdzie zaraz. No chodź. No chodź, to jest fajnie. Nie widzisz ciała swojego kolegi zaraz naprzeciwko? On ci poświadczy, że jest fajnie. Dobra, chyba jednak muszę się ja do niego wybrać. Czekajcie, ale to tutaj, shotgunik w takim razie. Wuuu, ale flickshotik poleciał piękny, dobra. Przeładowanko. No i zobaczmy w takim razie. Tutaj jacyś dwa jeszcze się tam dalej kryją. Cyk, suko! Okej, okay, dalej. Tutaj się chcę schować. Ej, po dachu będę tutaj, widzę, ich gonił, co? No wychyl, wychyl, wiem, że tam jesteś. Gościu strzelił, zanim w ogóle miał okazję się tutaj pojawić. Magnum?
Boom! Fantastycznie. Dobra, tamten się zamknął w obserwatorium, do tego już nie mam ammo, tak więc Grisgana znowu wyciągamy. Dajcie mi zapis gry, bo jak ja tu kurwa będę teraz cofnięty, to się poskładam. Przechodzimy przez jakieś drzwi, to jest akurat dobry znak. Myślę, że mam 111 ammo, a to tylko 11. Dobra, udało się, trwa zapisywanie, to mnie już cieszy. Jakiś checkpointik, to co, teraz na dół schodzimy w takim razie, co? Gdzie oni tutaj się wszyscy znajdują, to jest rzecz niestety, której nie wiem. Oni niewątpliwie zaraz wykorzystają swoją pozycję przeciwko mnie. Oj, to głupi pomysł, chciałem do tej ściany podbiec, się tam schować. Nie, tak, zdecydowanie głupi pomysł. No to jeszcze raz, ale jak już mówiłem, jest spoko, bo teraz jestem przynajmniej tutaj u góry. Wiem, skąd będą przychodzili. Nie, no to może shotgun tutaj lepiej podziała. Na chwilę obecną. Albo i nie. Tutaj widzicie, mam takie kurwa absolutnie beznadziejne podejście, bo wątpię, żeby oni mieli wszyscy teraz do mnie przychodzić. Żal mi trochę z Grisgana strzelać, bo to jest mega fajna broń. Wolę tutaj marnować amunicję do czego innego. Okej. To ma pojebany rozrzut niestety, to jest minus tej broni. Tutaj mam wrażenie, się jeden chowa, albo i nie. Prrr. Zajebiście niecelne. Tamten nieżny... To jest w ogóle jego martwa czapka, czy kurwa on martwy? Nie wiem. Tutaj jakiś jest zaraz w ogóle obok, za ścianą? Nie jestem pewien. Chyba tak. Gdzieś tutaj zaraz wyjdzie chyba. Tam też jeden się chował. No dobra, podejdźmy w takim razie tutaj. Chyba tu jest okej w miarę. Granat tam gdzieś wcześniej widziałem, ale teraz już tutaj nie mam do niego dostępu. Jesus, no dobra, jak tak bardzo chcecie, kurwa, to postrzelam z rewolweru. Cyk, snajperka. Boom. No w głowę dostał? Chyba nie. Ale nadal dość skuteczne. Dobra, chowanko, chowanko. Tak naprawdę nie muszę do nich podchodzić w żadnym stopniu teraz. Ten nie żyje. A jeszcze tamten jeden. Oj, panie Falcon! Ciekawe z tym, ilu moich byłych kolegów, z którymi czasami pewnie wychodziłem na browarę albo wódkę, właśnie w tej chwili morduję. Pewnie dużo, coś tak czuję. To wszystko jednak ludzie Falcona, my pracowaliśmy dla tego Falcona, kurwa, podpisaliśmy umowę o poufności i takie rzeczy. A, wybiegłeś tutaj. Teraz chuj, gdzieś ty się wychylił, Vito, co w taki chujowy sposób? O Jezus Maria, mi kurwa wykrzywiło. Jest okej. Nigdy nie wiem, z której strony go kurwa wychyli. To jest największy minus. Dobra, przeładujmy to. Muszę ostrożnie tutaj grać. Naprawdę nie chcę powtarzać mordowania tych wszystkich ludzi za chwilę, tylko dlatego, że jakiś jeden typo akurat z shotguna postanowi mnie trafić. No wychyl się, błagam. Cyk. W końcu. Nie wiem, czemu strasznie lubię mówić cyk, kiedy ich zabijam. To by sugerowało, że mam skłonności psychopatyczne, tak mi się wydaje. O, ile amunicji do tego. Fantastico. Dobra, tutaj chcę się schować. No właśnie. Właśnie, kurwa, dlatego. To mnie zaraz rozjebie. Albo i nie. To te mnie zaraz rozjebie. To nie. Jesus fucking Christ. Dobra, dwóch takich, którzy mi tutaj na flankę wchodzili, już rozjebałem. Ten też nie żyje. Został tamten prosto w łysinę. Okej, okay, jest stresik, ale jest w miarę okej. Okay. Shotgunik w takim razie, przeładujmy. Nie wiadomo, kto tu zaraz wyskoczy, ani z której strony. Dobra, do obserwatorium! Otwórz drzwi. Będzie tu już pan Falcon. Falcon. Well, look who it is. Ojej, jak tu pięknie. This is where they send? This is an insult. Sam się tu przysłałem. What did they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna mniej więcej. Walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands. Falcon chce rządzić kosmosem. What the fuck is this? I could ask you the same question. Słucham? Funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. That's all you ever were. When are you gonna realize that? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Nie wierzę, że Joe miałby zabić mnie. If you're gonna pull that trigger, do it already. What do you want?
Vito. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, Joe? You're gonna throw all that away? Do it! Two. Hell yeah! Boom, boom, boom! Super. Dobra, zaczynamy w takim razie. Tam mamy przeciwnika. Tak? Już nie. O, Boziu, Bożu. Walka, walka w tym. W prosektorium. Kurwa, okej. Tutaj dużo tych przeciwników jest, ale... Bo się wkurwi i wyciągnę Grisgana. Dobra, zaczynamy. Ty, gdzie jest Falcon? Dobra, oni kurwa będą przychodzili zaraz z wielu różnych stron. Muszę uważać, zmieniać covera najlepiej. Wow, co za głowa tam siadła. Nie chcę marnować amunicji tego Grisgana, bo jest przepotężny. Ach, nienawidzę takich sytuacji, kurwa. Z każdej strony mnie atakują. Nigdzie nie jestem bezpieczny, jeżeli o covery chodzi. Dobrze, Joey to jest jednak kurwa przyjaciel aż po grób i to się szanuje. To jest lepsze niż jakakolwiek lojalność wobec kurwa rodziny gangsterów. No właśnie, a ilu was kurwa będzie wychodziło z tych podziemi? Z dupy swojego szefa pewnie się teraz wyczołgują. Pokończy mi się kurwa zaraz cała ta amunicja. Do czego mam dużo? Do tego. O kurwa, ten tutaj mnie zaraz prawie zastrzeli. Tutaj jeszcze jeden zaraz przybiegnie. Ty kurwa, to jest sam Falcon chyba. Ile on ma życia, kurwa? Co za grubas? Absorbuje pociski, kurwa. Co to miało być? Jeszcze raz w takim razie. Kurwa, no dobra. No to kurwa, jeszcze raz w takim razie. Jesus. It's fucking over! Gdzie mam mojego magnuoma? Wychyl pysk. No wychyl pysk! Kurwa, ileż można prosić. Cyk! Jeden nie zabija z magnuma, dwa już tak. Mam wrażenie, że Grisgana to ja chyba zachowam na Falcona, szczerze mówiąc. On ma jakąś nieludzką ilość życia, taką kurwa wręcz załamującą imersję, kurwa. No, jak jesteś szefem mafii, to kurwa jakby więcej przeżyjesz, no bo jesteś kurwa szefem mafii. Ty, on już jest kurwa tutaj. Umieraj! Nie, to nie był jeszcze on. A, nie wiem, czemu mi się wydawało, że to był on. Nieważne. Niech ten umiera, niech ten umiera. Mam wrażenie, że najlepiej to w ogóle być gdzieś tu? Tak myślę? Dobra, wracamy do Magnuma w takim razie. Gdzie oni kurwa są? To nie był Falcon. Dobra, strzelanko, strzelanko. Niech się tylko pokażą, ja przyładuję. Gdzie wy się pochowaliście teraz? Widzę wasze znaczki, nie widzę waszych pysków. Na odwrót wolałbym. I'm back! Dobrze, Joey to jest jednak kurwa gość. To Joe super ktoś, jak to kurwa, nie, to był Łoś super ktoś, nieważne. Joe super bro. Przyszedł kurwa? Tak, to chyba on. Nie mam za bardzo amunicji do tej broni. Dobrze, to był on? Kurwa, no to był chyba on, tak. Jebać cię, Falcon. For the last 10 years all I done was kill. I killed for my country. I killed for my family. Ah. I killed anybody that got in my way. Ah. But this one, this one's for me. Fuck you. This puts a smile on my face. No i co, gitara, co teraz? Musimy stąd jakoś uciec. Oblokowano album rodzinny. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer. That's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack it. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? Oj, Joey. Kurwa, dokąd ja mam iść? Jak stąd wyjść? O, to można rozwalić po prostu. Jak tutaj jest cloakroom, czyli tutaj się płaszcze zostawia, to którędy się wychodzi? To wygląda... A tutaj się świecą drzwi, nie zauważyłem tego prawie. 5 baksów. Chłopie, mam 27,5 tysiąca, który mi gra wyliczowała. O, mamy to. Resztę ekipy. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on. Let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there.
All right. So what's the big secret? Hey, what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Mój pad, wybaczcie, musiałem to wyłączyć, bo muzyka. Moi drodzy, oto koniec Mafii 2. Widzieliście, co się tutaj wydarzyło, ale wiecie co, jakby ja tutaj nie rozpaczam, ani nie robię żadnej wielkiej tragedii, ponieważ jeżeli graliście w Mafię 3 albo oglądaliście Mafię 3 u mnie, to wiecie, że pojawia się tam Vito. Vito jest jednym z bossów, którym możemy oddawać dzielnice miasta, które przejmujemy i generalnie w końcówce fabuły widzimy, że Vito ma kierowcę albo tam współpracownika, jakiegoś zastępcy, który bardzo, bardzo, ale to bardzo przypomina Joe'ego i dopiero wtedy, po tylu latach dowiadujemy się, że tak naprawdę Joe'emu chyba udało się przeżyć i mimo iż nie był częścią tego układu, jakoś udało mu się z tego wszystkiego wykaraskać. Dlatego, moi drodzy, ja wiem, teraz wiemy, ale kiedy ta gra wyszła, to naprawdę był mocny moment. Mocny moment, ponieważ po tym wszystkim, kiedy jeszcze Joe został naszym przyjacielem aż po grubi, był gotów się odwrócić od Falcona, mimo iż ten obiecywał mu nie wiadomo co, postanowił jednak nas wspomóc. I cóż, tak się kończy Mafia 2. Wychodzi na to, że pożyliśmy sobie super fajnym, luksusowym życiem mafioza, zdobyliśmy pieniądze, kobiety, samochody, a potem musieliśmy tylko zacząć mordować wszystkich dookoła, żeby odkopać się z gówna, w które się wpakowaliśmy i tak naprawdę najdziwniejszy okres w życiu Vito, czyli pójście do więzienia, okazał się być tym okresem, którego potem wyciągnął z tarapatów, który się potem wpierdolił, bo tam poznał Leo. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, dużo ciekawych rzeczy się w tej serii wydarzyło, no ale teraz czas na inne gierki, ponieważ zaczyna się tak gorący sezon gamingowy, że ja tego kurwa chyba nie ogarnę. Dzięki za oglądanie, łapy w górę, trzymajcie się i pa pa!